spadek moralny, to są też, pani powiedziała, panie doktorze, proszę mi wybaczyć, nie do wszystkich to moich nauczycieli, ale to jednak była grupa bardzo hołubiona przez komunizm, władze komunistyczne. Przypomnijmy, że wielkie tam ulgi, specjalne karty zaraz po stanie wojennym. Też jest taka, dlatego to była, droga też propagandy, tak? Szkoła była potencjalnie drogą propagandy, ale no inaczej mówiąc, nie można też generalizować, bo nie wszyscy tacy nauczyciele byli, którzy podlegali, bo ja pamiętam, byli nauczyciele języka polskiego, z którymi ja się spotykałem, którzy naprawdę dzisiaj można powiedzieć, no mówili normalnie, tak, ale w tamtych czasach to nie było takie proste. Mówili, byli przyzwoitymi ludźmi. I nawet, no, zaraz, żeby nie było odwagę, o tym, o Katyniu nawet mówić, prawda, przyczyny, było takie, że dla wybranych trochę, nie, że gdy ktoś tam się zapyta, jakieś koło zainteresowań, to tak, pożyczanie książek, no to przeciwne, to jeszcze do lat 80, nie, to przecież już były takie te, niby jakieś publikacje poza obiegiem, drugie obiegiem. Pojawiały się takie publikacje gdzieś tam na takich bibułowych, typu bibuła, gdzieś tam drukowane zeszytowo, takiej najgorszej jakości, ale to były rzeczy, które wzruszały. Jak człowiek czytał, ja pamiętam nieraz taką publikację, człowiek dostał do ręki w latach 80, to jak czytał, to mówi, nie, to jest inny świat, to jest niewiarygodne. To były rzeczy, które naprawdę, nawet jak człowiek z domu pewne rzeczy wynosił, mnie się o pewne rzeczy też mówiła, słyszałem, jak krewny przyjeżdżał z Londynu, który był związany ze środowiskiem Armii Krajowej, potem jako kurier już po II wojnie światowej, jeden z ostatnich z Pomorza, przyjeżdżał to i miałem możliwość coś więcej się dowiedzieć, tak, jak wuj opowiadał, natomiast nieraz książki się pojawiały, to człowiek czytał i wręcz się trzeba było uczyć na pamięć, bo to było tyle nowych faktów, że to aż niemożliwe. Pytanie, myślę, wydaje bardzo też ważne. Tak było. Aby się nie powtórzyło. Panie doktorze, no dziękujemy bardzo za obecność, bo już czas na odpoczynek. My jeszcze będziemy tutaj mieli okazję na podsumowanie jeszcze spotkań opłatkowych, nie tylko. W każdym razie ten wiek XX na pewno będzie miał jeszcze długie takie promieniowanie, prawda, na ten XXI. Bo to nie sposób jest tak powiedzieć koniec, to tak tylko matematycznie, kalendarzowo da się powiedzieć, prawda, że mamy nową erę, nowe milenium. Natomiast jest tutaj to doświadczenie pokoleń, mówimy tam. Mamy ciągłość pokoleniową i to jest dobre, bo jakby nie było ciągłości pokoleniowej, to czas sowieckiego, drugiej okupacji sowieckiej i komunizmu, tego PRL-u by nas zniszczył po prostu. Nas by nie było, byśmy się tu nie spotkali, nie byłoby w ogóle takich rozmów. Także mamy te pokolenia i one funkcjonują. Myślę, że na kręgosłupem społeczeństwa polskiego przy pewnej pracy i zaangażowaniu centralnym, bo to bez silnika centralnego, państwowego, są to niemożliwe rzeczy, żeby całościowo przebudować, żeby to zrozumieć, dotrzeć. Dzięki tym pokoleniom niezłomnych, tych, którzy oddali życie, a którzy nie oddali życie, ale cierpieli, bo też była taka... No ludzie Solidarności są tego przykładem. Może za mało o nich tutaj dzisiaj mówiliśmy, tu pani na końcu powiedziała, ale na szczęście mówiliśmy dzisiaj, wspominaliśmy działania ludzi Solidarności. To był właśnie kolejny krok do tego, aby wygrać Polskę. No, ale to też nowy temat, nie zaczynajmy, ale jak nawet potrafiła tamta władza, prawda, totalitarna wejść w struktury Solidarności. To był też majstersztyk, prawda, wywiadowczy. No, że weszli w tamtych ludzi. Nie tylko w ich głowy myślenie, ale tak samo wyglądali jak ci robotnicy, wyglądali jak ci, że weźmie cała grupa doradców. Nie chcę teraz wracać, bo już nie żyją, prawda? Tych profesorów, które nagle się pojawiają jak kruki, prawda? I ukierunkowują tych. No, staranie przejęcia Solidarności, ruchu Solidarności. Powstaje pytanie na pewnie inne spotkanie, czy rzeczywiście im się udało, czy w jakim stopniu się udało, czy w ogóle im się udało, tak? To jest temat otwarty, chociaż ja myślę, że tak pokrótce można powiedzieć, że częściowo odnieśli sukces w tej materii. Liczy pan na nowe tutaj odkrycia IPN-owskich tych zasobów? Coś dowiemy się jeszcze? W kontekście nowych materiałów myślę, że będzie huraganowa. Może być huraganowa. Informacyjny. Według mnie tak. Twierdzę, że tak. Czy poznamy nazwiska, czy mechanizmy, czy... Myślę, że to i to. Mechanizm będzie łączony z personaliami, bo zawsze stoją za tym osoby. Nawet jako wykonawcy, prościej, ale ja uważam, że już takie nie będzie porażone w kilkanaście
15 lat temu, że tak rzeczywiście to był taki wstyd, prawda, że nagle coś wyszło na nisko, chociażby ta noc wtedy, prawda, czerwcowa. Czy nie, mi się wydaje, że aż tak nie będzie, jesteśmy społeczeństwem już bardziej świadomym. Tylko powstaje pytanie, na ile się dowiemy o tych faktach, po to, żeby dołożyć sobie argumentację albo zwiększyć tę argumentację. No i te głowy, o których mowa, będą siwe już. Albo ich nie będzie. No, lustracja chociażby sądów, prawda? Tak, wiele, wiele tematów. Panie doktorze, dziękuję bardzo za naszą dzisiejszą obecność. I myślę, że to nie spotkamy się za jakiś czas. Będzie też okazja na podsumowanie obecnych też spraw i ciągle powracają do historii. Dziękuję bardzo. Doktor Dariusz Kucharski był naszym gościem przez kilka godzin. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na spotkanie. Dziękuję bardzo. A my mamy już 26 minut po godzinie pierwszej. Pozdrawiamy słuchaczy naszych już też na kontynencie amerykańskim, którzy nas słuchają poprzez stacje naziemne i za chwilę jeszcze te relacje, o których mówiłem, ze spotkań opłatkowych, które trwają, które się nie kończą, które mają teraz też jeszcze miejsce za oceanem. Innowacyjni. To jest takie zadanie, które będzie również przed sobą stawiał pan prezydent.
pyta się o nas, o takie najbliższe plany, no to pan prezydent już niedługo, bo za 2 tygodnie, jeżeli dobrze liczę, wybiera się w podróż do Izraela i z tego co wiem, też planuje zabrać przedstawicieli kolejnych, właśnie dołączyć taką wysoką misję gospodarczą. Oczywiście wszystkie wizyty pana prezydenta, wizyty zagraniczne, to również komponent gospodarczy, czyli pokazywanie polskich firm, pokazywanie polskich młodych inwestorów i to będzie dalej czynione. Będzie kolejna taka... To właśnie Finlandia, Gruzja, jeżeli pamiętam, tak? Też w planach? Na razie ojcze, Izrael to jest taki najbliższy planowany wyjazd styczniowy pana prezydenta. Jeżeli chodzi o inne działania, to oczywiście pan prezydent dalej będzie dbał o bezpieczeństwo Polski. Jednym z najważniejszych elementów polityki w zakresie bezpieczeństwa będzie wprowadzenie w życie, wdrożenie tego, co zostało podjęte na szczycie NATO w Warszawie. Już niedługo w Polsce pojawią się m.in. amerykańscy żołnierze. Zostanie wzmocniona cała wschodnia flanka sojuszu. No to przecież to są te decyzje, które zapadły w czasie warszawskiego szczytu NATO. Będzie kontynuowana budowa bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. No przecież ponadto polska armia, to przecież wiemy, szykuje się do zakrojonych na dużą skalę zakupów uzbrojenia. I to wdrażanie właśnie tych postanowień, tych decyzji szczytu NATO jest to taką też, to jest też działanie, które stoi przed panem prezydentem, bo kwestia bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów działalności pana prezydenta. Jeszcze taki jeden aspekt i też plany na 2017 rok to kontynuowanie współpracy i kontaktowanie, zacieśnianie tej współpracy w ramach tak zwanego Trójmorza. Pan prezydent nazywa ten nowy format formatem ABC, Azjatyk, Bałtyk i Morze Czarne. Zacieśnianie współpracy między państw wchodzących w skład tego Trójmorza, zwłaszcza jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą. Ostatnie spotkanie prezydentów grupy państw Trójmorza, grupy ABC, odbyło się pod koniec sierpnia w Dubrowniku. To było zorganizowane przez panią prezydent Chorwacji, takie spotkanie. W lipcu Polska będzie gospodarzem szczytu Trójmorza i ten szczyt właśnie też będziemy chcieli, żeby miał na celu to, o czym mówiłam, wzmacnianie współpracy gospodarczej pomiędzy tymi krajami, które mają podobne cele, mają podobne spojrzenie na politykę zagraniczną, na sprawy bezpieczeństwa. I może jeszcze taki jeden element wymienię z takich planów czy z działania pana prezydenta, bo ich jest bardzo wiele, a mianowicie 2017 rok to jest rok tylko przed wielkim jubileuszem, który będzie w naszej ojczyźnie, mianowicie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan prezydent wystąpił do parlamentu z inicjatywą stworzenia takiego ponadpartyjnego komitetu obchodów Święta Niepodległości, komitetu, który będzie skupiał, będzie on oczywiście pod przewodnictwem pana prezydenta, ale będzie skupiał najważniejsze osoby w państwie, ale również osoby, które przedstawicieli klubów parlamentarnych, ale również i opozycji pozaparlamentarnej, który będzie skupiał również tych wszystkich, którzy zajmują się jako organizacje pozarządowe, kombatanci, inne związki, grupy, które zajmują się właśnie sprawami związanymi z utrwalaniem tego czynu niepodległościowego, które się utożsamiają z tą całą ideą niepodległości. I ten cel pana prezydenta jest jeden, że ten komitet obchodów, pan prezydent ma nadzieję, że dzięki współpracy między różnymi politykami z różnych stron uda się przygotować tak rocznicę, żeby mogli ją obchodzić Polacy i Polska w sposób godny, w sposób właściwy i w sposób taki, jaki się należy. I mimo, że końcówka
takie inicjatywy, które są ponad podziałami, które łączą Polaków w takim spojrzeniu w jedną stronę, mianowicie mówmy o niepodległości, mówmy o tej idei, mówmy o tym, co nam dała niepodległość, to może być dobra płaszczyzna do takiej spokojnej, niepolitycznej rozmowy. No właśnie. Tak więc przed rokiem 2016, już ojcze kończąc, jest przed panem prezydentem jest wiele zadań. Oczywiście do tego dochodzą te wszystkie zadania, które wynikają z prerogatyw pana prezydenta, ale przede wszystkim pan prezydent dalej chce być aktywny, dalej chce się spotykać się z mieszkańcami, dalej chce jeździć. Oczywiście myślimy też o różnych propozycjach legislacyjnych. To będzie właśnie czas takiej pracy dla Polski. Czyli bardzo ambitny rok się nam tutaj szykuje, jeśli chodzi o pracę pana prezydenta, no i całej kancelarii, wszystkich ministrów, którzy współpracują oczywiście bardzo blisko z panem prezydentem. I powiedzmy też to, że pan prezydent też został ogłoszony wybrany przez Polaków politykiem roku. Czytam na stronach w Polityce chociażby. A na drugim miejscu pani premier Szydło i trzecie miejsce, można powiedzieć, pan prezes Jarosław Kaczyński, więc to też jest znaczące. Tutaj oczywiście, tak jak powiedziałam, pan prezydent dalej będzie stawiał na aktywność, dalej będzie stawiał na to, na co się charakteryzował w ciągu tych swoich kilkunastu miesięcy prezydentury, że chce być prezydentem, który jest aktywny, który podchodzi do ludzi, który rozmawia, ale z drugiej strony jest prezydentem, który prowadzi bardzo dobrą, silną politykę zagraniczną, który dba o bezpieczeństwo Polaków i któremu zależy na tym, żeby każdego Polaka, jego dostatek był na dobrym poziomie. Tak, czy nie był przypadkowy ten dzień następny po wyborach, kiedy pan prezydent po prostu wyszedł od samego rana na ulicę Warszawy, by jeszcze spotykać się i słuchać Polaków? Wtedy pamiętamy ten obrazek. I pan prezydent to robi cały czas na spotkaniach, w czasie których, kiedy jeździ do powiatu, kiedy w niedużych miastach czy miasteczkach spotyka się z mieszkańcami. Ja ostatnio towarzyszyłam panu prezydentowi na spotkaniu z górnikami w kopalni w Łęcznej, kiedy pan prezydent spotkał się z nimi w miejscu ich pracy. Nie na jakiejś sali, nie na jakimś innym miejscu, tylko spotkał się tam, gdzie oni pracują, spotkał się z nimi u nich na cechowni i spotkał się z tymi, którzy wyjeżdżali spod ziemi i z tymi, którzy wjeżdżali pod ziemię i też z nimi tam rozmawiał. Oczywiście. Panie minister, dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. W takim razie dziękuję serdecznie. Wielu łask Bożych życzymy. Dziękuję serdecznie nawzajem. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy. Drodzy Państwo, była to rozmowa z szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, panią minister Małgorzatą Sadurską. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Maria Bafia, która jest córka Anela, która została rodziną.
drodzy Państwo, i kolejny temat, nowy rok, też nowe zmiany, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o nasze też tutaj zasoby naturalne. Mam teraz połączenie z panem posłem Wojciechem Skurkiewiczem, który właśnie jest członkiem tejże Komisji Środowiska i naszych dóbr naturalnych. Witamy serdecznie, panie pośle, na antenie Radia Maryja. Witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże, zacznę od tego, że jest pan, ja wiem, autorem, czy tym, który jest bardzo mocno za tym stawał, żeby było ułatwienie wycinki drzew i krzewów na własnej posesji. Bo wiemy, że taka nowelizacja ma się ukazać. Prezydent już to podpisał, więc może zacznijmy od tego, a potem dalsze zmiany, jakie dotyczą GOS i RGOS. Tak, no, tak samo pięknie, chociaż mroźnie tutaj, słyszę, że w Polsce tak samo, ale gorące serca, wszyscy jesteśmy uradowani, że dane nam było spędzić kolejny rok wspólnie na opłatku rodziny Radio Maryja. Pozdrawiamy wszystkich. Dlaczego? Bo tak mówię, wyjdę słowo, bo zapomnę, bo okazuje się, że to była chroniąca drzewa, żeby ktoś tam nie wycinał, ale się okazuje, że ona zniechęcała na przykład właścicieli posesji, czy tych, którzy mieli małe ogródki do sadzenia drzewek, bo on mówi, no zasadzę, za kilka lat będzie coś tam się stanie, będę miał problem, prawda? Ale oczywiście tak, bo zanim ktoś się posadził na swojej posesji, której jest właścicielem de facto, ma do niej prawa i posadził drzewo ostro, to musiał się trzy razy zastanowić nad tym, czy rzeczywiście mu się to opłaci, bo jeżeli zmieniłaby się koncepcja zagospodarowania tego terenu, to po 5 latach musiałby występować do urzędu gminy o pozwolenie na usunięcie tego drzewa z własnej posesji. To rodziło bardzo dużo, wiele kontrowersji. Wielokrotnie spotykaliśmy się z głosem osób, z którymi przychodzimy na nasze spotkania, że to jest prawo nieludzkie, to jest prawo, które jest wbrew jakiejkolwiek logice i również wbrew ochronie przyrody, ochronie środowiska, bo jeżeli ja jestem właścicielem swojego gruntu, swojej nieruchomości, mam taką analizę kształtowania krajobrazu na tej działce, na tej nieruchomości, to muszę mieć też prawo do podejmowania decyzji, czy jedno drzewo, czy drugie drzewo usunąć, w to miejsce posadzić inne. Do tej pory było tak, że jeżeli ktoś chciał usunąć drzewo, a nie wiem, nie miał czasu, nie mógł pojechać do urzędu gminy i otrzymać stosowne pozwolenie, stosowne zezwolenie, później przychodziła kontrola i miał nałożone wielkie kary. Te kary sięgały nawet 10, a nawet 100 000 złotych. To były naprawdę olbrzymie, nieludzkie kary. I cały proces odwoławczy, kierowanie sprawy do sądu. My chcemy to zmienić. My już to zmieniamy i dlatego też od 1 stycznia każdy właściciel nieruchomości, jeżeli widzi taką potrzebę, może usunąć drzewo ze swojej posesji. Oczywiście nie może to być roślina, która jest chroniona, nie może to być drzewo, które jest zabytkowe, ma wiele lat. Oczywiście są pewnego rodzaju obwarowania w tych przepisach, ale jeżeli ktoś posadzi, nie wiem, tuje, posadzi choinkę, ona sobie rośnie 5, 10, 15 lat, może to uczynić bez jakiegokolwiek zezwolenia, bez pozwolenia, po prostu taką decyzję podejmuje, tak chce kształtować krajobraz na swojej nieruchomości i wokół w swoim otoczeniu i może to usunąć bez najmniejszego uszczerbku dla swojego budżetu i bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji, w tym również finansowych. Podczas debaty nad tą ustawą o ochronie przyrody pojawiało się wiele nieludzkich, kontrowersyjnych przepisów, zapisów, które obowiązywały jeszcze do 1 stycznia 2017 roku. Chociażby taka, że rolnik jest traktowany jak przedsiębiorca. Jeżeli rolnik miał samosiedli na swojej działce, na swojej ziemi, również nie mógł ich usunąć i musiał występować do gminy, a gmina jak przedsiębiorcy naliczała odszkodowania. Jedna z posłanek przywoływała przykład jednej z gmin województwa zachodniopomorskiego, gdzie rolnik otrzymał, uwaga, karę w wysokości 39 milionów złotych, które miałby zapłacić za usunięcie samosiewu z tego terenu, z tego gruntu rolnego. Proszę zauważyć, godny ojcze, jakie to złe przepisy obowiązywały, jakie to nieporozumienia były w naszym prawie. A prawo jest po to, żeby służyć przede wszystkim człowiekowi, żeby służyć ludziom. My to zmieniliśmy na i ta ustawa już na szczęście została podpisana przez pana prezydenta i od 1
to, że zapisuje wokół siebie inne osoby. Więc to mamy co jeszcze? Nie, panie pośle. No kolejna rzecz to jest, jeżeli chodzi o ten obszar ochrony środowiska, ochrony przyrody, mamy wiele kwestii, które chcemy zmienić. Wiele jest rzeczy, które przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego za ofiarowane cierpienie w sposób zły, które przybyły właśnie, mogliśmy doświadczyć i bardzo często było tak, że te przepisy były nakierowane na ochronę chociażby jednego małego, jednego zwierzątka, a nie na człowieka. I tutaj chcemy ten trend również zmienić, bo to jednak to człowiek kształtuje środowisko i to człowiek jest tą istotą, która jest najważniejsza w środowisku i dla środowiska. I tutaj tych zmian przygotowujemy na o wiele, wiele więcej, chociażby ta, która dotyczy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wielokrotnie mówiliśmy zresztą już przy samym powstawaniu tych tworów, że nie zgadzamy się z ich powstawaniem tej struktury, odbieraniem kompetencji wojewodom i przenoszeniem również tych kompetencji do tych gminy. I też w tym roku, 2017, to będzie ten czas, kiedy będziemy zmieniać przepisy prawa, jeżeli chodzi o Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Przede wszystkim środowisko jest dla człowieka. Ochrona środowiska również musi być prowadzona w zgodzie z racjonalnymi przesłankami. To chcemy uzyskiwizować, to chcemy chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby również członek człowiek był podmiotem, który w ochronie środowiska bardzo mocno występuje. Kolejna zmiana to ustawa dotycząca ochrony przyrody. W Polsce mamy takie instytucje jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje środkami finansowymi, które może wykorzystywać na tyle związane z ochroną przyrody, ochroną środowiska, między innymi w formie czy to pożyczek, czy to dofinansowania, czy też grantów. To są bardzo duże pieniądze, które wykorzystujemy w naszym kraju i te pieniądze powinny być wykorzystywane w sposób bardzo racjonalny, zgodnie z polityką rządu. Jestem przekonany, że obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska tak też czyni, którego prezesem jest pan Kazimierz Pójta, ale mamy też Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Zgodnie z podziałem administracyjnym w każdym województwie taki wojewódzki fundusz funkcjonuje. One mają do dyspozycji porównywalne pieniądze do Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale docierają do nas również informacje o tym, że wykorzystywanie środków finansowych, które mają dyspozycji Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, z tym wykorzystywaniem bywa różnie przez administracji. Bardzo liczne zarządy, które liczą do pięciu osób. Rady nadzorcze poszczególnych wojewódzkich funduszy liczą obecnie 7 osób. My chcemy ograniczyć również tę administrację, a przez to i te wydatki, które pochłaniają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska na administrację, na opłacanie zarządu. Proponujemy, i to już będzie, mam nadzieję, 11 stycznia pierwsze czytanie tej ustawy o ochronie środowiska, żeby zarządy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska liczyły maksymalnie dwie osoby. Wydaje się, że jest jak najbardziej słuszne i racjonalne, żeby ograniczyć liczbę zarządów. Chcemy ograniczyć również liczbę członków rad nadzorczych do 5 osób, które będą nadzorowały funkcjonowanie zarządów. Chcemy również, żeby to rząd, żeby to państwo miało zdecydowanie większy wpływ na kreowanie tej polityki środowiskowej realizowanej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, bo trudno jest zrozumieć taką sytuację, że z jednej strony rząd sobie prowadzi swoją politykę w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, a marszałek województwa czy sejmik województwa ma zupełnie inną wizję, która bardzo często nie jest zbieżna z tą, którą realizuje rząd. I proponujemy, żeby wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w dalszym ciągu podlegały marszałkom województw poszczególnych, ale to, żeby również rząd miał znaczący wpływ na dobór osób, które będą zarządzały
utrwaniu ochrony środowiska, a co się z tym wiąże również z wydatkowaniem tych środków finansowych. Jeszcze raz powtórzę, to są naprawdę miliardy złotych. A muszę o to zapytać, panie pośle, pan pewien o tym też wie, no bo problem teraz smogu nad miastami, miasteczkami Polski, szczególnie tutaj miasteczka podkrakowskie, Kraków, mówimy, że większe jest zadymienie niż w Pekinie. To też jest oczywiście sprawa jakoś do rozwiązania. Myślę, że już są pewne rozpoczęte te wymiany pieców i tak dalej, a to też musi być działanie połączone, prawda, odgórnie z dołem. Nie tak, że poszczególne gminy nic nie zrobią same z siebie, bo są po prostu zabierne. Ale oczywiście tutaj jest rola, wielka rola do spełnienia dla województwa Funduszu Ochrony Środowiska. Te fundusze bardzo często pomagają gminy, ale w postaci tylko i wyłącznie pożyczek. A ważne jest również to, aby mogły dysponować środkami finansowymi, które będą kierowane na ochronę środowiska, ale w formie też dotacji. Na razie póki co z tym jest spory problem. I słusznie ojciec zauważył, że nie każdą gminę stanie na to, żeby walczyć z tymi zjawiskami środowiskowymi, jak chociaż smog czy zanieczyszczenie powietrza. To są kwestie bardzo wysokie, wielomilionowe i dlatego też potrzebne jest usprawnienie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Być może kolejny krok, wyciąganie jeszcze będzie do finansowania dodatkowego, kapitalizowania czy zwiększenie strumienia środków finansowych, które będą w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak żeby te pieniądze trafiały bezpośrednio do beneficjentów, czyli do nas, do obywateli, które reprezentują nas w poszczególne gminy, ale żeby to też nie było na zasadzie pełnej uznaniowości, że ta gmina dostanie, bo podoba mi się wójt czy burmistrz, a ta gmina nie dostanie, bo ona ma gospodarza mniej pokornego, który nie chce się czapkować przed marszałkiem. To jest olbrzymi problem dzisiejszych czasów. Pewna logiczność, tak. I też pewna logiczność, panie pośle, żeby na przykład o tych sprawach przed wymiany pieców na gazowe czy na jakieś inne formy, no, mówić o tym, reklamować to na wiosnę, w lecie, a nie kiedy już przed ktoś zakupił opał, albo już są mrozy, prawda? Czy niskie temperatury, no nie, do takich absurdów może nie dochodzić. Bo to jest właśnie ta racjonalność wydatkowania środków finansowych, bo bez wątpienia łatwiej prowadzić tę działalność i kierować określone programy do gmin, a przez to również do społeczeństwa w okresach, kiedy jest czas na prowadzenie remontu, kiedy prowadzenie tych zmian, a nie wtedy, kiedy już ktoś jest przygotowany do okresu zimowego i się zastanawia po wielokrotnie, czy może wymienić instalację, którą ma w domu, i czy ten piec, czy też nie. Dlatego tutaj też potrzebne jest takie gospodarskie spojrzenie na te kwestie. Jestem przekonany, że jeżeli uda nam się tę ustawę o prawo ochrony środowiska przepracować w Sejmie, pierwsze czytanie 11 stycznia i później będziemy pracować nad tym w komisji, uda nam się tak dopracować, żeby te przepisy jeszcze w pierwszym kwartale weszły w życie i żebyśmy mogli powiedzieć, że ta ochrona przyrody, ochrona środowiska w naszym kraju jest pod wpływem rządu i to rząd podejmuje również decyzje w tym zakresie, ale i to rząd bierze pełną odpowiedzialność za to, jak ten obszar funkcjonuje. Jest wiele zarzutów pod adresem profesora ministra Szyszko, pod moim adresem, że my próbujemy zmieniać tutaj te kwestie, ale to są zmiany, które są oczekiwane przez społeczeństwo. To są zmiany, które wychodzą naprzeciw również społecznym postulatom. To są zmiany, z którymi my spotykaliśmy się przez ostatnie lata praktycznie każdego dnia podczas licznych wyjazdów żeby rozmawiać z ludźmi, kiedy to tworzyliśmy program. Oczywiście, prawa panie pośle, bardzo łatwo się jest przywiązać do czerwca na dzień, dwa, prawda, czy gdzieś tam. Ale natomiast tutaj prowadzić politykę dalekosiężną, dalekowzroczną i na lata, to jest sedno sprawy, a nie tylko, że coś tam ja uratuję, bo no wiemy, że miasta ekologia jest tylko jakąś taką platformą do wybicia się, prawda, albo w wyborach jakichś, prawda, albo gdzieś tam jakaś taka ataka, można powiedzieć, żeby się zareklamować, jeśli chodzi o ekologię, bo to tematy są zawsze takie idące z jakąś taką, prawda, reklamą i taką pseudokulturą. Tak, czcigodny ojcze, ale proszę pamiętać o tym, że jeszcze jest człowiek i zawsze trzeba postrzegać każdą działalność
działalność w zakresie ochrony przyrody, w zakresie ochrony środowiska, działalność polityczną. Zawsze trzeba postrzegać człowieka, bo to nie jest tak, że człowiek ma się dostosować do tych zmian i przemian, które są tworzone. Proszę zauważyć ten problem, który jest od szeregu miesięcy, czy nawet lat tworzony wokół Puszczy Białowieskiej. Ale ta Puszcza Białowieska jest piękna, taka piękna jest dlatego, że tam byli leśnicy, gdzie prowadzona była gospodarka leśna, gdzie był człowiek. Jeżeli nie będzie człowieka, to ten ekosystemy, te ekosystemy, te wielkie rzeczy, którymi się możemy chwalić, będą umierały, upadały, będą również naturalne gatunki wypierały te, którymi my się szczycimy w takich miejscach, na przykład jak Puszcza Białowieska. Jeszcze raz powtarzam, zawsze trzeba w pierwszej kolejności dostrzegać człowieka, bo człowiek jest gospodarzem, człowiek jest ten, który dogląda, obserwuje, patrzy i kreuje każdą rzeczywistość. Ale gdzieś tam tak mówiono, ja pamiętam jeszcze od szkoły podstawowej, że Puszcza Białowieska to jest taki teren, gdzie widzisz, tam nigdy od początku świata nikt nie wszedł, nikt z nich musiał, a to tu posłuchać o jej fragmenty oczywiście teraz. Ale to jest tak, no to jest plan pierwotny,
Adam Mazguła zakłada stowarzyszenie Chce bronić konstytucji. Pułkownik rezerwy stał się znany po swoich wypowiedziach, w których bronił zachowania funkcjonariuszy i żołnierzy w czasie stanu wojennego. Pojawiał się na marszach tak zwanego KOD-u. Już w ubiegłym roku zapowiedział powołanie stowarzyszenia. Teraz na portalu społecznościowym poinformował, że głównym celem jego działalności ma być honor i konstytucja. Poseł Marek Suski z PiS-u nie wyklucza, że stowarzyszenie będzie bronić interesów osób, które działały w poprzednim ustroju. Można mieć obawy, że będzie to stowarzyszenie w obronie interesów obecnej władzy. Ministerstwo Środowiska rozpoczęło konsultacje dotyczące planu zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO. Prace nad zintegrowanym planem zarządzania Puszczą to efekt ustaleń, jakie zapadły w ubiegłym roku podczas sesji UNESCO w Stambule. Wówczas uznano, że nie ma podstaw, aby wpisywać Puszczę Białowieską na listę zagrożonych obiektów. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha zwraca uwagę, że działania resortu mają być odpowiedzią na działania koalicji PO-PSL. Projekt założeń do zintegrowanego planu zarządzania składamy, ponieważ chcemy zarządzać Puszczą Białowieską w sposób spójny i oparty na konkretnej strategii. Niestety nasi poprzednicy, składając wniosek o wpisanie obiektu Puszcza Białowieska na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego, nie tylko nie konsultowali tego z lokalną społecznością, ale zaniedbali także przygotowanie planu zarządzania obiektem. My dzisiaj te zaległości naprawiamy. Konsultacje nad projektem potrwają do 10 stycznia. Proces konsultacji nad samym planem może jednak trwać nawet kilka lat. Dokument jest dostępny na stronach internetowych resortu środowiska. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła realizację wieloletniego programu inwestycji kolejowych za czasów rządów PO-PSL. Z raportu Izby wynika, że nie został on dostosowany do możliwości spółki PKP PLK SA i był niemożliwy do wykonywania w terminie. Do końca 2015 roku prawie połowa ze 153 przewidzianych projektów nie była realizowana, a kwota niewykorzystanych funduszy przekroczyła 11 miliardów złotych. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że choć dokonano w tym czasie pewnych modernizacji, to pociągi wciąż jeżdżą zbyt wolno, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u. Barierą w realizacji inwestycji wieloletniego programu inwestycji kolejowych nie były środki finansowe. Program przewidywał zróżnicowane źródła finansowania, począwszy od bezzwrotnych dotacji z funduszy unijnych, przez dotacje budżetowe, aż po środki pozyskane na rynku kapitałowym. Ograniczeniem możliwości zrealizowania programu był przede wszystkim niedostateczny stopień przygotowania PKP PLK do realizacji objętych nim inwestycji. Największe trudności kolei sprawiła realizacja dużych projektów o wartości powyżej 1 miliarda złotych każdy. W raporcie kontrolerzy podkreślili, że odpowiedzialny minister, pomimo wiedzy o nieprawidłowościach występujących, nie podjął wtedy skutecznych działań, by je wyeliminować. Izba zwróciła uwagę, że przez niewłaściwe przygotowanie programu kwoty na wykonanie inwestycji zostały zmniejszone. NIK oceniła, że następny program kolejowy powinien zostać lepiej przygotowany, między innymi w zakresie usprawnienia systemu finansowania inwestycji oraz większej stabilności dokumentów programowych. 26-letni górnik zginął w kopalni Janina w Małopolskim Libiążu. Około godziny 6 rano, 350 metrów pod ziemią, doszło do tragicznego wypadku. O szczegółach mówi Zofia Mrożek, rzecznik grupy Tauron Wydobycie. Prawdopodobnie w trakcie prowadzenia nadzoru przenośnika taśmowego z niewyjaśnionych przyczyn osoba dozoru ruchu oddziału taśmowego, 26-letni pracownik, uległ wypadkowi.
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu została wszczęta akcja ratunkowa. Rejon wypadku udał się lekarzowi z zakładu górniczego Janina, został przyzwany z zespół karetki reanimacyjnej. O godzinie 7.25 przybyły na miejsce zdarzenia lekarz Sergiusz Kowski. O zdarzeniu został powiadomiony okręgowy wyższy urząd podkowiecki z wiernymi Państwowa Inspekcja Pracy. Papież zaapelował także o obecnie ustalone są przyczyny i okoliczności wypadku. Sprawą zajmuje się zespół powypadkowy powołany w kopalni Janina oraz wyższy i okręgowy urząd górniczy. 8 osób. Było wśród nich dwóch bezdomnych z Polski. Na koniec serwisu jeszcze informacja o zmianach w pogodzie. Już od jutra z północnego wschodu nad Polskę zacznie napływać arktyczne powietrze. Tej nocy w całym kraju wystąpią przelotne opady śniegu. Na Pomorzu wiatr może osiągnąć prędkość do 100 km na godzinę, na zachodzie kraju do 70. Na termometrach będzie kilkanaście kresek poniżej zera. Synoptyk IMGW Maria Walijniowska podkreśla, że mrozy będą nam towarzyszyć do końca tygodnia. W czwartku właściwie wieczorem mówimy już o dużym mrozie, bo w czwartku na piątek temperatura na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Karpackich może spaść do minus 20 stopni, w centrum minus 12, na zachodzie minus 7. I taka temperatura, jeżeli chodzi o mróz, będzie również niska w piątek, bo minus 14 najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie, minus 10 w centrum i minus 6 na pozostałym obszarze kraju. I nad morzem trochę cieplej, minus 2. Mrozy mróz się utrzyma również w sobotę i w niedzielę. Zbliżające się bardzo niskie temperatury będą sprawdzianem dla nas wszystkich. Służby apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok tych, którzy nie mają się gdzie schronić. Od 1 listopada ubiegłego roku w całym kraju z powodu wychłodzenia zmarło ponad 40 osób. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat obronność Polski na progu 2017 roku. Naszymi gośćmi będą pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i pan Bartłomiej Misiewicz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, rzecznik prasowy. Początek spotkania na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15 w Radiu Maryja o 21.30. Na organizację pożytku publicznego. Jedną z nich jest Fundacja Nasza Przyszłość, która środki z 1% przeznacza między innymi na edukację i patriotyczne wychowanie młodzieży. Przypominamy, termin rozliczenia się z fiskusem w tym roku upływa 2 maja. Na koniec jeszcze informacja ze świata sportu. Prezydent Andrzej Duda planuje wspólnie z prezydentem Słowenii Borutem Pachorem zamknąć tegoroczny Puchar Świata w skokach narciarskich w marcu w Planicy. Minister Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent liczy, iż wręczy Puchar zwycięzcy Kamilowi Stochowi. 38. sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczął się 25 listopada ubiegłego roku w fińskim Kusamo, a zakończy 26 marca w słoweńskiej Planicy. Wysłuchali Państwo ważniejszych wydarzeń dnia z kraju i ze świata w skrócie. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze pozdrawiamy naszych rodaków na całym świecie, drodzy Państwo, i łączymy się teraz poprzez nasze łącza satelitarne z Chicago. Tam trwa opłatek rodzin Radia Maryja. Dajemy głos. Jest ojciec Jacek Cydzik i ojcowie będący na tym spotkaniu. Gorąco Was pozdrawiamy. Dziękujemy za te pozdrowienia. Dziękuję ojcu Januszowi za przekazanie głosu tutaj do Chicago, właściwie do dzielnicy Niles, gdzie się znajdujemy w restauracji Landry Manor. Trwa już od przynajmniej 3 godzin spotkanie opłatkowe rodziny Radia Maryja. Jednym z uczestników tego spotkania jest ksiądz Zisław Torba, proboszcz parafii świętego Ferdynanda w Chicago. To jest ta parafia, gdzie każdego 10 dnia miesiąca odbywają się msze święte za ojczyznę. Ksiądz Zisław zresztą jest także przyjacielem Radia Maryja już od bardzo wielu lat. Również był przy tych ostatnich godzinach życia i ostatnich tygodniach życia księdza, świętej pamięci księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Księże Zisławie, serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jakie wrażenia w ogóle z tego spotkania tutaj Radia Maryja dzisiaj, które się odbywa 7 stycznia, czyli w niedzielę, która jest tutaj obchodzona jako Niedziela Trzech Króli?
No tylko radość jest, bo widać tyle ludzi uczestniczących w tym wydarzeniu, to tylko serce się raduje, że widzimy, jaką ważną rolę odgrywa Radio Maryja i Telewizja Trwam, nie tylko w Polsce, w naszej tam ojczyźnie, ale tutaj na emigracji, gdzie dzięki temu możemy czuć się częścią Polski, bo ten głos i ta prawda, która jest głoszona i przekazywana przez Radio Maryja już przez tyle lat, bo wiemy, że to już jest taki wiek młodzieńczy, cieszymy się, że możemy być częścią, że możemy popierać i dziękujemy za to wszystko, co Radio Maryja i Telewizja Trwa robi i dla naszej ojczyzny, i dla Polonii, i dla każdej osoby, bo wiemy, sami moi rodzice dzięki temu, że mają dostęp do Radia Maryja i Telewizji Trwam, to ten duch im pomaga przezwyciężać wszystkie problemy związane z wiekiem już podeszłym. No a jak Radio Maria 3? Radio Maria pomaga księdzu, proboszczowi w proboszczowaniu parafii, jednej z ważniejszych parafii polonijnych tutaj w Chicago, parafii świętego Ferdynanda. Oczywiście jesteśmy sąsiadami, a z sąsiadami się dobrze żyje, bo bardzo blisko jest centrala Radia Maria i ojciec dyrektor. Wspiera nas szczególnie przez te inicjatywy, które podejmujemy w życiu parafialnym. Ojciec zawsze dyrektor jest z nami. Także szczególnie ta msza święta za ojczyznę, która została zapoczątkowana po tym tragicznym wydarzeniu, jakim była tragedia smoleńska, że jesteśmy razem, że Radio Maryja, dzięki Radio Maryja i Telewizji Trwam, te osoby do nas docierają, są razem z nami, modlą się, a dla mnie osobiście to jest, każdego dnia mam okazję do tego, żeby to, co jest głoszone i w telewizji, i w radiu, żeby posilać się, pogłębiać swoją wiarę, żeby innych prowadzić też do Pana Boga, dzięki właśnie temu głosowi, który dociera, a szczególnie tutaj mogę docierać do naszych rodaków. 25-lecie Radia Maria to też może okazja do życzeń, także do pozdrowień przez to radio. Jakie życzenia chciałby ksiądz przekazać Radiu Maryja, jego słuchaczom, widzom telewizji Trwam? Jakie pozdrowienia chciałby ksiądz przesłać przez antenę Radia Maryja? Niech nam długo ojciec dyrektor żyje i w dobrym zdrowiu, i w takim nastroju i humorze, jakim jest, i błogosławieństwa Bożego przede wszystkim. A jak będzie Pan Bóg obecny, wiemy, w tej codzienności, to wtedy to wszystko, co będzie nawet potrzeba znosić i to, co trudniejsze, gdzieś tam pojawia się. Ale widzimy, że zło dobre można zwyciężać i ojciec dyrektor jest tego przykładem i życzymy, żeby dalej tak rozwijało się i Radio Maryja, i Telewizja Trwam, a my tylko możemy pomagać, wspierać i będziemy zachęcać następne pokolenia, bo tu nowi nasi rodacy, już urodzeni tutaj, ale poprzez szkołę, którą mamy, też możemy mówić o tym, docierać do nich i dzielić się tym. No i jeszcze skorzystajmy z okazji i zaprośmy. Najbliższa środa to jest 10 dzień miesiąca, godzina... Najbliższy wtorek, 10. Zapraszamy wszystkich na naszą comiesięczną mszę świętą w intencji ojczyzny i ofiar tragedii smoleńskiej. Przewodniczyć tej mszy świętej będzie ojciec Jan Król. Serdecznie zapraszamy, a te słowa mówił do Państwa ksiądz Zdzisław Torba, proboszcz parafii świętego Ferdynanda w Chicago. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże i dziękuję bardzo za tą możliwość i za podzielenie się tym, co, w czym żyję tutaj jako duszpasterz polonijny. Ale chyba jeszcze trzeba słówko pozdrowień puścić do najbliższych w Polsce. No na pewno do moich rodziców i do mojej siostry i szwagra i całej rodziny, którzy są wiernymi słuchaczami i wiem, że wspierają bardzo Radio Maryja i Telewizję. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, to te piękne słowa duszpasterza polonijnego i nie tylko polonijnego, księdza proboszcza Zdzisława Torby. Słyszymy w tle ojciec Jan Król. Teraz spotyka się i opowiada właśnie o tych najważniejszych sprawach związanych z Radiem Maryja, Telewizją Trwam. A wśród uczestników spotkania są także goście z Lombard. Tutaj występował przed chwileczką chór z Lombard z parafii Miłosierdzia Bożego. Solistką tego chóru jest Emilia. Może Emilia przedstaw się pełniej z nazwiska. Emilia Walasz. Serdecznie Cię witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Może powiedz, czy Ty jako osoba, która jesteś osobą młodą, jeszcze wchodzisz w dorosłe życie,
Czy na swojej drodze spotkałaś Radio Maryja, Telewizję Trwam? Czy to jest dla ciebie coś nowego? Nie, to nie nowego. Ja mam 23 lata, więc prawie cały czas, całe życie moje byłam z Radiem Maryja, w moim domu było. Telewizja Trwam wiele lat i zawsze moja mama, moi rodzice, cała moja rodzina oglądamy, słuchamy Radio Maryja i to daje naprawdę wiele, tak ubogacam wiarę, moje życie i dodaje mi takiej radości i odwagi, żeby stawać za prawdą, bo wszędzie jest kłamstwo dookoła, a jedynie można prawdę usłyszeć, tak ja uważam, w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Do dzisiaj z chórem bardzo pięknie zaśpiewaliście, wytworzyliście tutaj piękną, rodzinną, bożonarodzeniową atmosferę. Co na co dzień daje ci takie śpiewanie? Och, nie ma słów. Po prostu ja też śpiewam od dziecka i czuję, że poprzez śpiew, wiadomo, na chwałę Bożą i na pociechę dla ludzi, ale dla siebie to mnie daje, po prostu to jest, nadaje tyle sensu dla mojego życia i że mogę się dzielić tym darem, który Pan Bóg mi dał, bo to zdecydowanie to jest dar od Pana Boga i daje mi wiele radości i pokoju. No patrzysz na te wszystkie życiowe sprawy przez pryzmat wiary, widzisz to wszystko w kontekście religijnym, obecności Pana Boga w Twoim życiu. Czy między innymi w takim spojrzeniu na życie pomagało Ci Radio Maryja? Zdecydowanie pomagało. 25 lat Radio Maryja to jest okazja do życzeń i też pozdrowień. Co byś chciała życzyć wszystkim słuchaczom, twórcom Radio Maryja? Kogo chciałabyś pozdrowić? Życzę wszystkim na nowy rok zdrowia, pokoju, radości, Bożej obecności. Życzę, żeby Radio Maryja trwało nigdy, żeby trwało na wieki, żeby nigdy nie skończyło, żeby nie było potrzeba walk, żeby po prostu zawsze Radio Maryja było wolne i żeby każdy miał do niego dostęp i do Telewizji Trwam, a pozdrowić to chcę moją rodzinę i moich przyjaciół wszystkich, mamusię, brata, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo i Tobie również życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, te słowa mówiła do Państwa jedna z uczestniczek dzisiejszego spotkania tutaj w Lontry Manor, Emilia, która również zachwyciła nas swoim głosem. A wśród uczestników tego spotkania jest także pani Leokadia. Przepraszam, pani Aleks, to proszę się przedstawić w takim razie. Nazywam się Aleksandra Deniszuk, jesteśmy na okładku w Chicago Telewizji Trwam i Radia Maryja, rodzina Radia Maryja. Także najpierw chcę gorąco pozdrowić Radio Maryja, wszystko, rodzinę całą, nie będę płakać teraz, całą rodzinę Radia Maryja na całym świecie, a szczególnie w Polsce. Pozdrawiamy ojca dyrektora Tadeusza Rycyka. Żałujemy, że nie przyjechał, ale cieszymy się, że ojciec król jest z nami, przemawia, tam słychać i brawa tu biją wszyscy. Także najpierw chcę pogratulować Telewizji Trwam i Radiu Maryja, że możemy oglądać, możemy słuchać na obcej ziemi i łączyć się ze wszystkimi. Pani Aleksandro, 25 lat Radia Maryja. Nie wiem, od jak długo pani słucha Radia Maryja? Co Radio Maryja wnosi w pani życie? O, bardzo dużo. Mamy telewizję Trwam już 15 lat i lubimy różanie, co odmawiamy razem z mężem. A lubimy wiadomości, bo chcemy wiedzieć prawdę, co tam się dzieje. A oglądamy, modlimy się z Częstochową, łączymy się z Jasną Górą. A rozmowy niedokończone, różne tematy. Także, ale najważniejsze to, że możemy być razem, że patrzymy na ludzi. Pierwsze czwartki z Kalisza oglądamy.
poniedziałki, msze święte w różnych miejscowościach. Uczymy się, patrzymy, różne miejscowości możemy poznać, piękne kościoły. Także za to wszystko jestem bardzo wdzięczna. Cała rodzina moja, wiem, że wszyscy w Polsce słuchają i oglądają.